Serwus, ja to będzie dobry wszystkim bardzo gorący i bardzo ryszy. Ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale z Eliską. Wilka. Z naszej nowej serii, słuchajcie, koło fortuny, które będzie decydować, jakimi itemkami się bijemy i potem Elisko będziemy, słuchajcie, na tej itemki walczyć. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, oczywiście na sam start tego odcinka, żebym wiedziała, słuchajcie, czy odcinki wam się takie podobają, czy wam nie podobają. Subskrypcje na kanał, jeśli tego nie robicie, i zapraszam was bardzo serdecznie do mojego sklepu. Pierwszy link, słuchajcie, w opisie, koniecznie wbijajcie, ponieważ tam są fajne koszulki, kubki, case na telefon i w ogóle, wiecie o co chodzi, także słuchajcie, wbijajcie do opisu koniecznie. I ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, w tych skrzynkach będą poukrywane różne itemy. Zacznijmy, słuchajcie, ja wam może zaprezentuję i z czym mamy do czynienia. Chodź tutaj, Elisa, bo ty jeszcze nie widziałaś tego, więc chodź, zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Idę. Więc tak, mamy skrzynkę numer 1 i w tej skrzynce, słuchajcie, mamy miecze. I tak, możemy dostać miecz, i ogółem do sumie tu jakby tylko jeden miecz stąd, no nie, jedną rzecz do walczenia. I może być to diamentowy miecz, netherite'owy miecz, ale również może być to patyk. Także, słuchajcie, zobaczymy, co to będzie. W dalszym ciągu mamy, słuchajcie, tutaj skrzynkę z takimi, słuchajcie, zbrójkami i też oczywiście jakby losujemy jedną zbrójkę, co nie? Dalej mamy, słuchajcie, dół zbrójki i też możemy wylosować fajną zbrójkę bardzo. No i w ostatnim mamy, słuchajcie, jedzonko. No i też losujemy jedno jedzonko. I wiesz, jakby możesz mieć koksa i możesz mieć, słuchajcie, Rotten Flesha, więc to będzie ciężka sprawa. Ale mam nadzieję, że, słuchajcie, oczywiście damy radę i koniecznie łapkujcie i w komentarzu, słuchajcie, typujcie, kto wygra nasz pojedynek. Czy ja, czy Eliska, słuchajcie, i zobaczymy. Dokładnie. I zobaczymy, kto go wygra. Myślę, że ja go wygram, bo jestem ja pro playerem w Minecraftie. Ja wygram, na pewno ja wygram. Dobra, słuchajcie, więc myślę, że po prostu polecimy i, słuchajcie, już zaczniemy i w ogóle w taki dziwny sposób będziemy kręcić tym kołem fortuny, bo jakby, no zresztą zaraz zobaczycie. Także, słuchajcie, lecimy z pierwszym losowaniem. Okej, słuchajcie, to uwaga, robimy w takim razie kamień, papier, nożyce, żeby jakby zdecydować, kto pierwszy losuje, dobra? Do jednego gramy i jakby ja pokazuję do kamery i ty musisz mi powiedzieć na 3-4 jakby mówimy po prostu, co ten. To napiszmy na czacie. No dobra, no to na czacie, uwaga. Gotowa? No. 3-4. Dobra, czyli ty losujesz pierwsza, okej, ty losujesz pierwsza, chodź. Idź na dół i tak, losujmy, słuchajcie, w ten sposób, że Eliza bierze po prostu wagonik, wsiada w wagonik, jedzie z głową w dół po prostu naokoło, no i w jakimś momencie po prostu mówi, że dobra, koniec i jest, że tak powiem, przerwa i właśnie tam, gdzie, słuchajcie, wysiądzie z wagonika, to właśnie musi zabrać ten kolor, więc Eliza, wsiadaj w wagonik, głowa w dół i jazda, Eliza, jazdunia, uwaga, ruszyła, słuchajcie, jak maszyna, dobra, i no dalej jeść, no nie, W naciskaj, no po prostu jedź, to jest nieważne, po prostu jedź przed siebie, nie przejmuj się tutaj niczym, okej, dobra, cały czas W naciskaj, najlepiej to jakby wiadomo, że jest zwolnienie. No niestety nie da się tego inaczej zrobić, chociaż pewnie się dałoby, ale dobra, słuchajcie, już nieważne, okej, znowu tutaj rusza jak maszyna, słuchajcie, prawdziwa. Okej. Bo ja teraz nie wiem, gdzie jestem. No ja wiem, że nie wiesz, gdzie jesteś. I bardzo dobrze, bo nie możesz wiedzieć. Okej. Teraz. No to wysiadaj, jak chcesz teraz. I teraz. Ale... No to shift. Pomarańczowy, tak? No to proszę za bardzo, zapraszam do pomarańczowego. I nie mów mi, co masz, bo ja w to będę miała to samo. Nie możesz mi mówić, co masz, bo ja będę miała to samo. Także na razie nie mów. Okay. Ja schodzę, bo jakby są w tych samych kolorach, są jakby to same poukrywane. Nie pokazuj mi tego. O, dobra, to ja sobie już wsiądę, W takim razie ja nie mogę, to jest stresujące, naprawdę na maksa stresujące. Ja oczywiście jakby nie ma tej oszustw, wy widzicie, zresztą jakby sami widzicie, że nie da się tutaj za bardzo oszukać. Okej, czekajcie, muszę się chyba posunąć w tamtą stronę bardziej. No i zaraz się, no jak ja będę miał jakiś patyk, Eliza, to będzie dobra. Cyk, wysiadam. Okej, niebieski kolor. No, złoty miecz, a ty co masz? Netherite. No co ty gadasz, Eliza, co? To jest niesprawiedliwe. No to słuchajcie, mamy gorszy miecz zdecydowanie, ale mam nadzieję, że jakby pójdzie, słuchajcie, będzie lepiej. To teraz znowu ty, Eliza, wsiadasz do tego i wyciągniesz to, jak to się nazywa. No i no wiesz, słuchajcie, wiesz co, nie mieczyki, tylko teraz losujemy zbrójkę, także słuchajcie, leć wylosować zbroję. Dobra, moi drodzy, Eliza losuje, gdzie ty jesteś, Eliza? Wsiadaj, słuchaj, do tego i losuj. I w ogóle, sorry, że wyglądam jak wyglądam dzisiaj, ale wróciłam z sanek, słuchajcie, więc no. I na TikToku możecie zobaczyć, jak było na sankach, także zapraszam na mojego TikToka. Boję się. Dobra, Eliza, dawaj, lecisz. To jest teraz zbrójka. Ja bym chciała wam powiedzieć, że jest jedna pusta skrzynka. I w tej skrzynce nie ma, słuchajcie, zbrójki. I to jest jakby, to jest takie utrudnienie, że tak powiem, że bez zbroi musisz lecieć. Dobra, Eliza, dawaj. Ja w ciebie wierzę, wiesz o tym. Ale jakby ale liczę, ja nie że masz miałam miecz, w sensie ja mam dobry miecz, a ty nie masz. No ja mam złoty miecz, więc to jest troszeczkę kiepska sprawa.
Pomarańczowa. Dobra, nie mów mi co, pamiętaj, żeby mi nie mówić i nie ubieraj na razie, bo ja nie mogę widzieć, bo jakby mamy te same, to samo jest jakby w każdej skrzynce, wiesz o co chodzi. Także nic jej nie pokazuj, a ja słuchaj, gdzie jest ten? Gdzie to jest? Dobra, słuchajcie, tutaj jest mój wagon. Widzę, że tutaj masz, no nie ubieraj się tylko, stara. Nie ubrałam się. No ale widzę, że masz, a dobra, nie wiem, czemu miałam ten. Dobra, muszę to posunąć, no come on! Dobra, słuchajcie, wsiadam, o nie, nie wsiadam w ten, wagonik mi odleciał, nie! Dobra, słuchajcie, wsiadamy go. I oczywiście, słuchajcie, głowa w dół i mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego, proszę, błagam, coś fajnego, coś miłego. Jakąś na przykład diamentową albo netherite'ową zbrójkę, to by było coś, słuchajcie, to by było całkiem coś. Także trzymajcie kciuki, słuchajcie, jak zostawicie teraz łapkę w górę, to na pewno będzie coś fajnego, więc uwaga, uwaga. Niebieski znowu, uwaga. No, powiem wam, że nie jest źle. Pokaż, co masz. Ja mam takie coś. Srebrną, w sensie żelazną. No to mamy na tej samej jakby w zasadzie. Zobaczymy, jak dół, słuchajcie. Także teraz Eliska idzie, zamieniamy się, że tak powiem, miejscami. Eliska, słuchajcie, losuje teraz dół zbroi i również jest taka sama zasada, że Eliza w sumie może nie wylosować nic, także, słuchajcie, zobaczymy, co Eliska tam nam wylosuje. Okej, słuchajcie, teraz Eliska losuje kolejny itemek, więc dawaj, Eliza, dawaj, jedziesz, słuchaj, wierzę w siebie, że wylosujesz nic. Ej, mam nadzieję, bo jakby, no bo ja muszę jakby być, słuchaj, na plusie, no nie, więc jakby warto byłoby, gdybyś coś ale innego wylosowało. Ale ty masz na plusie, że ty się umiesz bić. No to jest prawda, akurat jestem pro PvP-owcem. O nie, to jest wagonik w ogóle, sorry, nie wziąłem tego. To nie możesz się przesiąść, nie możesz się przesiąść, bo będziesz widziała, gdzie jesteś. No jedź po prostu, jedź. Okej. Okay. No nie, no ten wagonik jest jakiś, nie wiem. Nie, chyba po jeszcze jeden takie spowolnienie. Dobra, 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 zobaczymy. No. Za dwa. Jeszcze za dwa, po tym. Okej. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam jest. I następne. Ja nie mogę, ja się teraz stresuję, powiem ci. Dobra, to, tu i teraz będę wysiądę, czekaj. Jesteś tego pewna? W 100%? Chyba, no ja nie wiem. Dobra. Okej, czyli żółty, dobra. To nie mów mi oczywiście, co tam masz. Ja jestem w sumie ciekawa, co tam wylosowałaś, ale zaraz się dowiem, więc teraz ja schodzę na dół oczywiście i naszym niesamowitym kołem fortuny. Tylko, że czekaj, bo trzeba iść te zniszczyć te wagoniki. Sorry, zapomniałam ci zniszczyć. Dobra, to sobie zniszczymy, a w tego sobie, słuchajcie, wsiądziemy, więc słuchajcie, jazda, oczywiście głowa w dół i proszę o coś fajnego, naprawdę. Jakby przydałoby się w końcu coś fajnego wylosować. Okej, ojejku, widziałam kolor czy przypadek, ale już, słuchajcie, daję głowę w dół. Tu trzeba mieć szczęście i to bardzo. No wiem! Bo nie wiesz, o co chodzi i no. A mimo, że ci wierzy, słuchajcie, na słowo, że ja nie oszukuję. Dobra, uwaga, uwaga, teraz wysiadam. Brązowy. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle, że tak powiem. Co tam masz? Ja mam złote, znaczy ten, srebrne. Jak to się nazywa? I ironowe. Co? No Eliza, no to jest sprawiedliwe wszystko! No jakim cudem ty takie rzeczy masz? No eja! No nie, no Eliza, znowu chcecie go losować i tym razem, słuchajcie, Eliska będzie losować. Co ty będziesz tam losować? Chyba jedzenie, także, słuchajcie, to jest ostatnie losowanie, także, słuchajcie, czas na jedzenie. Słuchajcie, przedmioty w skrzynce zostały podmienione, więc teraz, słuchajcie, Eliska leci. Uwaga, jesteś gotowa? Dobra, boję się strasznie. Proszę tylko nie kok z jabłko, błagam, ja życzę ci, żebyś wylosowała Seroton Flesha, naprawdę, bo to by było perfekto dla mnie totalnie, więc zobaczymy, jak to wygra. Jedzenie jest bardzo ważne. No wiem, bo możesz wylosować na przykład kok z jabłko, nie? I reflinka. No. A jak wyrosujesz jeszcze takiego Rotten Flesha, to jesteś po prostu nie wiadomo gdzie. Jeszcze kiedyś możemy na przykład zagrać na potki, jakieś coś takiego, wiesz o co chodzi. Jak oczywiście odcinek się spodobał, bo jeszcze jak taki, no to raczej nie będzie. Jest taki odcinka. Serwer, gdzie są, gdzie jest taka bijatyka i tam są, no, i tam nie, że losujesz, ale możesz sobie wybrać rzeczy. Mhm. I no i tam są takie fajne, w sensie, że masz potki, wędkę. Aha, czaje. No właśnie też zastanawiam się nad danym tej wędki, ale stwierdziłam, że nie. Dobra, i za kiedy ty wysiadasz? Wędkę jest super. Jeszcze za dwa te. Za dwa te, ja nie mogę. Jeszcze jeden i na drugim ten. Yeah. Dobra, ten i na następną wysiadam, w sensie po następnym. Okej, 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 to jest... Gdzie tak gdzie nie istnieje. No. No, dawaj, jestem ciekawa, co to tam wylosujesz, bo ja w sumie nie pamiętam, ja nie wiem, gdzie, co jest w której skrzynce. Okej, brązowa jesteś, tak? Dobra, to sobie to zabierz, nie mów mi oczywiście, co masz, teraz ja tam schodzę na dół i proszę, jakiś fajny item, błagam! Dobra, wchodzę, ej! No, sorry. Ej, no Eliza, no kurde, no, że takie rzeczy mi robisz, nie, no po prostu... Przepraszam. Nie wiem, o co ci chodzi, naprawdę, nie wiem, zastanawiam się. Dobra, słuchajcie, ja popycham swój, no ej!
No kurde, Liza, nie rób mi takich rzeczy. Co? Nie, 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 bo ty to wszystko specjalnie robisz pewnie, żebym kurde nie miała itemu. Dobra, słuchajcie, jedziemy oczywiście, słuchajcie, tak jak zawsze. Także jazda, słuchajcie, z tematem. Okej, okay, dobra. Pięknie. Ja też, ja mam nadzieję, że ja na pewno coś fajnego wylosuję, bo jak nie, to będzie, słuchajcie, mega przełomowo. Dobra, więc tak, ja nie wiem, jaką ty masz taktykę, masz dziwną taktykę, więc ja jej nawet nie będę ten. Ja po prostu wysiądę, jak będę czuła, ja po prostu jak poczuję, że wtedy trzeba usiąść. Wysiąść. No usiąść, to bo shiftem dać nacisnąć. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. I dawaj, Mik. Dobra, zaraz wysiadamy. Uwaga. 3, 2, 1 i w tym miejscu. Wysiadaj. Żółty. Ja nie mogę. Zupkę jakąś jedną, a ty? Ja mam steki. No, o nie, nie, upieczone. Dobra, słuchajcie. Upieczone. Dobra, więc teraz tak, uwaga. Czy jesteś gotowa, Eliza, na to, co się teraz będzie działo? Chodź tutaj do mnie. Face to face, dawaj, uwaga, jesteś gotowa? Co? Jesteś gotowa? Czy nie jesteś? Jestem zawsze gotowa. No to lecimy w takim razie z walką. Dobra, w takim razie, Eliza, ty jesteś oczywiście różowa, więc ej, różowa, powiedziałam. Więc idziesz do różowego, a ja idę do szarego, więc idziemy. I tak, tutaj jak widzisz, możesz sobie zaobserwować, co tutaj się będzie działo. Możesz się przygotować już. Fajnie, że już mam w ogóle jedno mięsko uciekło. Ty masz więcej, ja mam tylko jedną jakąś rybę. Znaczy jedną w ogóle ten. Dobra. Więc tak, uwaga, Eliza, jesteś już tutaj. No stara, już jestem na dole, co ty robisz? Ty masz tam przejść, ja już tutaj czekam. I ogólnie sprawa wygląda następująco. Mam w ogóle ten, jakieś flapki mi tutaj skaczą. Ale tak, nie możesz uciekać, Eliza, nie możesz uciekać stąd, dobra? Więc uwaga, 3, 2, 1, jazda, no chodź tutaj, nie możesz uciekać. No nie bój się, no masz miecz, Eliza! Masz 1000 razy lepszy miecz ode mnie. Dobra. O! No! Nie! Za ile ty masz serduszek? No kurde! Wygrałam! Przegrałam w Minecrafcie z Elizą, nie wierzę, ja chcę rewanż. Serduszka mi zaszły. Jestem w dżungli jeszcze jakieś faktycznie. Co tu się w ogóle dzieje, moi drodzy? Ja nie wiem, gdzie ten odcinek jest po prostu niemożliwy, nie wiem, gdzie jestem, ale w ogóle ładnie jest swoją drogą, ale ja myślę, że to jest płaski świat, a tu jest jakaś dżungla. No właśnie, nie ma, to się tam zaskiłam. Dziwnie, bardzo dziwnie. No moi mili, słuchajcie, niestety przegrałam, jak widzicie, ale no cóż, no, tak na tym polega, słuchajcie, koło fortuny. Teraz Eliska wygrała, a jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten, koniecznie stawcie jakieś łapki w górę, słuchajcie, jak tutaj będzie dużo łapek, to na pewno zrobimy drugi odcinek. Może z kimś innym, albo też z Eliską, ale słuchajcie, jakby na jakieś inne zasady, że nie będziemy się bić, tylko po prostu coś innego, nie wiem. Na przykład koło fortuny decyduje o tym, nie wiem, czym kopiemy w kopalni, no i zobaczymy, słuchajcie, jak będzie, wiecie, w kopalni. Ej, weź się wyprostuj. Stara, daj głowę do tyłu. I skucnij. Kucnij. Co jest? Patrzcie na to, patrzcie. Uwaga, patrz na mnie. Czekaj. Widzisz to? Czy masz włosy pod brodą? No właśnie, nie wiem, jak to działa, ale dobra, słuchajcie, nieważne, takie, słuchajcie, zauważyłam to teraz. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chcecie więcej tego odcinku, to wam przypominam o to, byście zostawili łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale koniecznie, zapraszam was na mojego Instagrama, TikToka i na wszystko inne, słuchajcie, widzimy się w kolejnym. Widzicie też na kanał Liski, ponieważ Liska znowu, słuchajcie, zaczęła nagrać, nie bij mnie. Także, słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, więc dzięki wielkie za to, że ze mną byliście. Trzymajcie się, papa, do zobaczenia, widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Hejka! Cześć!